Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Na bieżąco. Mam nadzieję, że także niezakłócone połączenie jest z siostrą Ireną Złotkowską ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam gorąco wszystkich. Zgromadzenie wyjątkowe, bo jedyne takie w Polsce. Tak, w Polsce jedyne, a drugie na świecie. No właśnie, i w okolicy 1 listopada, 2 listopada, czy to wyjątkowy czas dla zgromadzenia, dla siostry, dla sióstr, dla zgromadzenia? Mogę tak powiedzieć, że dla nas, dla sióstr pomożycielek, wyjątkowy czas jest może przez to, że wszyscy nagle zaczynają interesować się charyzmatem, którym my żyjemy naprawdę cały rok. Czyli przez wszystkie dni każdego roku pamiętamy o tych, którzy od nas odeszli, których kochaliśmy i którzy są tak naprawdę z nami poprzez naszą więź miłości. Także śmierć nie oddziela nas od tych, których kochamy. Bo bramę śmierci, to co przekracza bramę śmierci, to nasza miłość, nasza modlitwa, nasza więź z tymi. Jeżeli myślimy o niebie, to podnosimy głowę do góry, jeżeli myślimy o piekle, to opuszczamy ją w dół. A tak po ludzku, gdzie mamy zerknąć w kierunku czyśćca? W kierunku czyśćca zawsze zerkamy w kierunku Pana Jezusa, czyli w kierunku nieba, w kierunku światłości. Nawet mówiąc, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Czyli zawsze idziemy w kierunku światłości, w kierunku nieba, bo zmarli, ci, którzy są w czyśćca, już są pewni zbawienia. Tylko to, co ich oddziela od Pana Boga, to ich życie, możemy powiedzieć, skutki tego wszystkiego, co nie było miłością tu. Gdy zbliża się dzień zaduszny, no to my słyszymy w kościołach o możliwości ofiarowania odpustu za zmarłych, ale w jaki sposób możemy pomagać duszom czyśćcowym przez cały rok? Możemy powiedzieć, że modlitwa, właściwie pomoc zmarłym jest nam możliwa w każdy dzień naszego życia, w każdą chwilę naszego życia. Oczywiście takim pierwszym warunkiem jest bycie w stanie łaski uświęcającej, czyli taki stan, który nas nie oddziela osobiście od Pana Boga. Stan łaski uświęcającej, czyli nasza więź z Bogiem, która nie jest zmącona grzechem śmiertelnym. Wtedy wszystko to, co czynimy, czyli nasze modlitwy, posty, jałmużna, każdy dobry czyn, który jest włączony w ofiarę Pana Jezusa, pomaga zmarłym. Pomaga oczywiście żyjącym, ale też pomaga zmarłym. Jeszcze tylko musimy zrobić taką intencję, że pragniemy po prostu pomagać im, śpieszyć im z pomocą. A na czym polega apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym? Apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym jest to grupa osób wierzących, którzy należą do Jezusa, do Kościoła i chcą włączyć się w charyzmaty naszego zgromadzenia. Możemy powiedzieć, że jest to taki ruch, tak jak inne ruchy w Kościele, tylko jest związany z naszym zgromadzeniem. Każdy katolik, każdy, kto w swoim sercu odczytuje takie pragnienie, że chce nieść pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu, może włączyć się do apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym. Odwiedzamy groby bliskich, kupujemy kwiaty, zapalamy znicze, producenci prześcigają się w różnych wymyślnych konstrukcjach tych zniczy, nowe kompozycje kwiatowe, ale w jaki sposób tak naprawdę powinniśmy oddawać cześć zmarłym? Czy ta zewnętrzna warstwa jest istotna? Bo być może jest, ale może jest sposób dużo bardziej skuteczny.
Znaczy ta zewnętrzna warstwa, myślę, że jest pomocna tak naprawdę dla nas, bo już zmarli nie interesują się tą zewnętrzną warstwą. Zarówno żyjącym, jak i zmarłym możemy przynosić kwiaty. No jest to wyraz naszej wdzięczności, zapalamy znicz, wyraz naszej pamięci, ale tak naprawdę bez takiego westchnienia do Boga za nich, za to, aby mogli się z Nim zjednoczyć, to ta zewnętrzna warstwa no nie jest pomocną dla nich, dla nas. Jest ona jakąś jest jakimś wyrazem naszej pamięci. Także jeżeli no, nawet krótkiego westchnienia, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, nie ofiarujemy za tych, którym stawiamy znicze czy kwiaty, no jakby to nic nie dajemy im. Nic im nie dajemy. Oni już nie interesują się tym, co nie prowadzi ich w stronę wieczności, w stronę nieba. Także powinniśmy jako chrześcijanie, którzy ufamy Jezusowi Chrystusowi, którzy chcemy, aby nasi bliscy mieli szczęśliwą wieczność, to im nic nie daje. Oczywiście to tylko nasz zewnętrzny taki blichtr. To co może tak im coś powiedzieć. Dać? Co my możemy dać naszym zmarłym bliskim? Po pierwsze, możemy im dać naszą bliskość z Bogiem. Czyli jeżeli sprzątamy groby, to powinniśmy najpierw sprzątnąć nasze serce, które i mieć taką dyspozycję, aby nieść im pomoc. Czyli pójść zwyczajnie do spowiedzi, pojednać się z Bogiem. I wówczas, jeżeli stawiamy kwiaty, może to być też wyraz naszej wdzięczności i jałmużny, jeżeli dodamy do tego modlitwę, dlatego że zmarłym pomagamy przez te podstawowe uczynki miłosierdzia, o których naucza Kościół, czyli modlitwa, post, jałmużna. Kwiaty też mogą być jałmużną. Może za mało wyrażaliśmy im wdzięczność wtedy, kiedy żyli. Jeżeli to pochodzi z naszego serca, z takiej wdzięczności i dodamy do tego modlitwę, oczywiście, jak jedziemy, to też stoimy w korkach, różne niedogodności mogą być, możemy się spotkać i wówczas też zamiast denerwować się, możemy westchnąć, właśnie jak powiedziałam. Panie Jezu, okaż i nam, i im swoje miłosierdzie, dołączyć do tego modlitwę. Oczywiście Kościół też naucza, jak Pan wcześniej wspomniał, o odpustach i od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, ale tylko ze zmarłych, czyli być w takiej dyspozycji do zyskania odpustu, czyli w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić grób, pomodlić się właśnie nawet w myślach za osobę, którą powierzamy Panu Bogu, pomodlić się w intencjach papieża, w których on się modli, czyli może to być pod Twoją obronę, Ojcze nasz, zdrowaś Maria, jakaś dowolna modlitwa i w tym momencie, przynajmniej w tym momencie być oderwanym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. I oczywiście przyjąć w tym dniu też Pana Jezusa, dlatego że wszystkie to, co niesiemy zmarłym, wszelka pomoc i modlitwa, i post, i jałmużna, i odpusty, muszą być zanurzone w ofiarę Jezusa Chrystusa, żeby miały one wartość zbawczą, czyli pomocną im, taką, która zbliży ich do Pana Boga. To tak w skrócie. To, co siostra mówi, jest bardzo ciekawe, bo rzuca też być może taką świadomość na to, że nawet jeżeli będziemy się modlić za zmarłych, uporządkujemy grób, kupimy piękne kwiaty, tak, ale bez porządku w naszym sercu, tak, może to być nieskuteczne. Oczywiście. Najważniejszy jest stan łaski uświęcającej, czyli uporządkowane nasze serce, nasze wnętrze. Dlatego, że to, co oddziela zmarłych od Pana Boga, to właśnie ten nieporządek, ten bałagan ich życia, te ślady, które zostawili na swoim sercu i te skutki grzechów, które zostawili po prostu tu, na ziemi. To od Pana Boga nic nie oddziela nas tak naprawdę, tylko nasze życie. On pragnie
żebyśmy byli po prostu u niego, w domu Ojca, żebyśmy się wszyscy znaleźli. I tak naprawdę Jezus Chrystus wszystkich nas odkupił, wszystkich przeznaczył do nieba. Tylko nie wszyscy korzystają z tego daru odkupienia. Nie wszyscy pragną wzrastać w miłości, tej miłości prawdziwej, którą widzimy w Synu Bożym. Nie wszyscy słuchają tego słowa, które On dla nas zostawił w Ewangelii, w dobrej nowinie. To jest droga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Pan Jezus. Ewangelia jest drogą, a życiem jest On, sposób Jego życia, który prowadzi do nieba. Bardzo dziękuję za rozmowę, za tę ciekawą rozmowę. Siostra Irena Złotkowska ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku razem z nami była poprzez łącza telefoniczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.